Problem zawsze opiera się na braku odpowiednich proporcji w kwadracie odpowiedzialności. Zawsze, zaraz będę wam o tym opowiadał. Zawsze jest stan, krótko mówiąc, bardzo prostym, kolokwialnym językiem, ktoś traci kontrolę. A jak traci kontrolę, to ma problem. Zawsze. Będziecie musieli sprawdzić, czy on może w ogóle mieć tę kontrolę. Na przykład jedzie samolot i mówi, słuchaj, no powiem ci, jaki wściekły jestem, wziąłem first class i były turbulencje, no. No to pacany normalnie. Miałem nadzieję, że mogę wyłączyć. To jest przykład sytuacji, w której ktoś chce mieć kontrolę, a jej nie ma. A oto przykład innej sytuacji, gdy ktoś powinien mieć kontrolę, a jej nie chce. Moja żona jest chamska. I koniec, poza metana. To czemu z nią jesteś? No to trzeba. Słyszycie? Drugi brak kontroli. Trzeba być. A kto mówi, że trzeba? Robicie odnajdywanie tak zwanego nieświadomego autorytetu, czy anonimowego autorytetu. Kto tak mówi? Tak się mówi. Słyszycie? Aha, zgeneralizowany wskaźnik odniesienia. Brak podmiotu sprawczego. A tak się mówi, kto to dokładnie powiedział? Mówi, nie wiem. A więc skąd wiesz, że to prawda? Bo tak mnie podpowiada intuicja. Mówisz, aha, przyniesie odpowiedzialność na siłę wyższą. Bardzo proszę. No to z intuicją to nie bardzo coś zrobisz, no nie? Chyba, że zanegujesz fakt istnienia magika. I powiesz, a skąd ty wiesz, że intuicja istnieje? Bo im podpowiada intuicja. Mówisz, aha, mamy zapętlenie, błąd petite principi, jedno zależy od drugiego. Jaki jest dowód, że istnieje Kongo Bonga? No Kongo Bonga o tym mówi. Albo, bardziej przydatne życiowo, synku, zrób to. Dlaczego? Bo tak. No to chyba nie spodziewaliście się, że wzorzec nie lubi się powtarzać w różnych historiach. Oczywiście, że lubi. Wzorzec jest taki sam. Znacie wzorzec? Widzicie strukturę, manipulujecie strukturą. Dwa. Problem jest zawsze zniekształconą reprezentacją rzeczywistości. Jeżeli ktoś dojdzie do faktów, od razu je zaakceptuje. Akceptacja, uwaga, to jest zdanie sobie sprawy z tego, jakie są fakty. Akceptacja nie jest lubieniem faktów. Jeżeli ja mam nadwagę i powiem, jestem gruby, to może być akceptacja. To nie znaczy, że ja, jak ja powiem, siebie akceptuję i powiem, jestem gruby, to ja mogę siebie wyzwać i siebie akceptować. To nie jest miłe lub niemiłe. Akceptacja to jest zrozumienie, że to jest lampa, to jest but, to jest prezentacja, to jest akceptacja. A lubienie lub nielubienie nie ma nic wspólnego z faktami. Jeżeli ktoś uważa się za matoła i stwierdzi, jestem matołem, to on siebie akceptuje. To znaczy stwierdził, kim jest, bo dopiero po uznaniu, że jestem matołem, jestem w stanie się czegoś nauczyć. Zgadza się? No, bez akceptacji, czyli zdania sobie sprawy z tego, jakie są fakty, nie ma możliwości manipulowania rzeczywistością. Więc zawsze macie zniekształconą reprezentację rzeczywistości i jedną z rzeczy, które będziecie robili, wy jesteście mostem pomiędzy faktami a opiniami. Wybierzecie te opinie i je do faktów. A wtedy ktoś jest w stanie funkcjonować. I czy istnieje w systemach zamkniętych albo otwartych każdy problem? Pamiętacie system zamknięty, jak macie łokieć? Odtąd dotąd pracujecie tylko na łokciu. Biodro? Pracujecie w otwarty sposób. Ktoś mówi, słuchaj, ja generalnie myślałem o tym, żeby rzucić pracę. System otwarty. Rzuci pracę, na rodzinie wpłynie i tak dalej, no nie? Słuchaj, zastanawiałem się, czy lepiej bym wyglądał, potrzebuję współpracy i wsparcia, jeśli chodzi o personal brand, czy lepiej wyglądał w innych kolorach. System zamknięty, no nie? Mniejsze znaczenie. Więc sprawdzanie, czy to jest bardziej otwarte, zamknięte, jaki to ma impact na pozostałe systemy. To jest dynamiczne.